Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj jest mały teścik. Będę przez parę dni testował nagrywanie bezpośrednio z GoPro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem powinno być ok. E, fu, no kilka dni człowiek nie nagrywa i, i, i tyle się dzieje, zobaczcie, musiałem sobie przygotować małą ściągawkę z wynikami naszych zawodników, bo no sporo, sporo tych startów i to nawet w ciągu tygodnia, weźcie startujcie w przecież nie można się ograniczyć trochę. No w każdym razie, e, ja z tej ściągawki będę się tutaj um, trochę, trochę, będę się trochę posiłkował. No, kolega, Trochę jednak skomplikował. Bo no jest, jest o czym mówić. I teraz zacznijmy sobie od początku. E, mam aktualnie trwające dwie etapówki, i dzisiaj jeszcze e, trwa etap e, Salamina Cup, i z tego wyścigu jeszcze dla Was wyników nie mam. Znaczy, jak będziecie oglądali, to już te wyniki pewnie, będzie, pewnie będziecie znać. No ja nagrywam trochę wcześniej, więc nie mam jeszcze tych wyników. E, I trwa także Mediterranean Epoch. Pik. Ja dla, e, dla swojej własnej spokojności będę nazwy, nazywał Śródziemnomorski Epik, bo łatwiej mi to powiedzieć. <laughs> no, wybaczcie. E, I właśnie w tym Śródziemnomorskim ep Epiku od wczoraj trwa rywalizacja, i dzisiaj już zawodnicy są na mecie. Więc e, mogę Wam powiedzieć e, o wynikach z dwóch dni. Tam, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to wydaje mi się, że. Na czele będzie Dawid Valero Serano z Hiszpanii, natomiast naszym najlepszym zawodnikiem jest zdecydowanie Krzysztof Łukasik, który wczoraj na pierwszym etapie z małą stratą w generalce zajął 15 miejsce. A dzisiaj z jeszcze mniejszą e, zajął miejsce siódme. No i wydaje się, że Krzysztof Łukasik wychodzi na lidera JBG, jeśli chodzi o maratony. Młody zawodnik jest naprawdę bardzo, bardzo perspektywiczny, i mam nadzieję, że będziemy mieli z niego dużo, dużo pociechy w kolejnych latach, no może też w tym sezonie. Natomiast w wyścigu Salamina Epic mamy trochę więcej e, zawodników, znaczy w, e, w śródziemnomorskim Epiku mamy prawie całe JWG, natomiast tam e, chłopcy, e, chłopcy co ja gadam, panowie są na trochę e, dalszych pozycjach. E, natomiast w Salamina -E Epic mamy e, Paulę Gorycką, mamy Bartka Wawaka, e, Ole Podgórską i Filipa Helte. I, I tak kolejno Paula Gorycka tutaj e, ma chyba najlepszy z tych wszystkich zawodników wyścig, bo na pierwszym etapie była na czwartym miejscu, drugi etap wygrała e, i wczoraj była znowu czwarta e, na etapie. Zobaczymy jak to będzie wypadało dzisiaj. Bartek Wawak no, nie zaczął tego wyścigu najlepiej, mówił tam o jakimś defekcie. E, na starcie na pierwszym etapie był 37, później był 8, a wczoraj był na podium, zajął drugie miejsce. Ola Podgórska jedzie dosyć równo. Na pierwszym etapie była 9, na drugim 11 i, i na trzecim e, zajęła 13 pozycję. E, natomiast Filip Helta na czasówce na pierwszym etapie był na 17 miejscu, e, później spadł trochę niżej na 30, a wczoraj był na etapie na miejscu 27. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no to tam ewidentnie na najwyższe miejsca może liczyć e, oczywiście Paula Gorycka. No no i tak to wygląda, no kurczę bardzo dużo startów na początku sezonu mają ci nasi zawodnicy, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, niech zbierają punkty do klasyfikacji olimpijskiej, no i czekamy aż też na zagranicznych wyścigach zobaczymy Marka Konwę jeszcze raz, no i czekamy kiedy do rywalizacji włączy się także Maja Włoszczowska. No to by było tyle jeśli chodzi o sport. Myślę, że z racji tego, że tych informacji było dosyć dużo, to na koniec wrzucam jeszcze tylko jedną informację, która powinna ucieszyć wszystkich fanów kolarstwa. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Właśnie przed chwilą na Facebooku zobaczyłem wpis na fanpage'u Xouted. Zawsze się, no wiecie, na, na, na profilu Marka Tyńca, generalnie z tą dziwną nazwą. Cześć, 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 witam wszystkich. Marek napisał, że tam miał jakieś problemy od dłuższego czasu ze sprzętem i tak dalej, i tak dalej, ale wraca do żywych i będzie coś tam nam podrzucał, jakieś ciekawe informacje. A znając Marka, no to możemy liczyć oczywiście na bardzo fajne materiały. Ja osobiście na to bardzo czekam i zobaczymy, kiedy coś nowego się pojawi. Może. To, że o tym powiem, będzie jakimś drobnym motywatorem dla Marka, żeby tam nie, 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 nie zagrzebał się po tym wpisie. Ja, tak jak mówię, bardzo czekam na te, na te wpisy, bo lubię czytać to, co Marek ma do powiedzenia. No i to by było chyba na tyle. Czekamy na wpisy Marka, czekamy na kolejne dobre wyniki polskich zawodników. A na dzisiaj to by było wszystko, i widzimy się w niedzielę w TekToku w którym opowiem o jednym z ulubionych tematów Was wszystkich, czyli o rowerach elektrycznych. Tak, porozmawiam sobie o elektrykach, ale tak trochę inaczej niż myślicie, dlatego zapraszam Was w niedzielę wieczór przed Wasze radiotele, odbiorniki, tablety, telefony, pagery, domofony, wideofony i wszystko to, co ma wtyczkę do internetu lub wi-fi, na czym możecie oglądać. Tech i widzimy się w niedzielę wieczorem. A na dzisiaj ode mnie to wszystko, dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć!